No, pan też mówił, że Donald Tusk nie powinien straszyć Konfederacją. Tak, dlatego że zamiast straszyć, to też mogę się prawie zacytować, że zamiast straszyć tym, że rośnie Konfederacji, to powiedziałem, żeby się zastanowić, dlaczego rośnie. Nie? Jeżeli, jak wtedy jeszcze było, bardzo trudno było znaleźć istotne różnice co do programu gospodarczego PO i PiS-u, no to naturalne miejsce pojawiło się dla kogoś, kto opowiadał się przynajmniej w części za uwolnieniem gospodarki spod wpływu polityków. Że jakby pan miał... Staram się nie oceniać ludzi, staram się oceniać, co oni proponują i no. mówią dlatego na przykład nie odniosłem się pozytywnie do niektórych wypowiedzi Mentzena.